Zebrałem na kamerkach 9 prawdziwych, zwykłych osób. Problem w tym, że jedna z nich kłamie i tak naprawdę jest botem. Wszyscy będą odpowiadać na coraz trudniejsze pytania. Zadaniem graczy jest wygłosowanie bota. Mają na to 6 rund. Jeśli im się to nie uda, bot wygrywa 500 zł. Ale fajne. Pierwsze pytanie brzmi: co sądzisz na temat pizzy z ananasem? Czas start, macie 3 minuty, żeby przygotować odpowiedź. Teraz każdy z graczy zapisze swoją odpowiedź, a potem będzie ją czytał. Jedna z osób będzie czytała odpowiedzi napisane przez bota. Czy ja się po sobie doczytam? Ja też właśnie taki. To piszcie na kompie, czy coś. Właśnie dlatego polecam notatnik na kompie. Macie tak, że jak wchodzicie na swoje notatki, to macie pełne jakiegoś dziwnego syfu, o którym nie pamiętacie? Ja mam głównie listę zakupów. Mam notatkę, w której jest napisane pij wodę. Jak coś, koniec czasu, odkładać te telefony. Będziemy czytać najpierw od jedynki, w drugiej rundzie będziemy czytać od dziewiątki, chyba że już go nie będzie. Numer jeden. A więc tak, pizza z ananasem jest ogólnie jest bardzo pyszna. Nie no, żartowałem, to gówno totalne, tylko psychopaci ją jedzą. Ananas? Kurwa, kto to wymyślił? Bóg płakał, jak to oglądał. Ogólnie nie jadłem, ale wiem, że jest niedobre. Dobra, numer dwa. Pizza z ananasem jest jak życie w trójkącie. Niby kochasz, ale jednak nie możesz pozbyć się wrażenia, że coś w tym połączeniu jest nie tak i psuje ci pełnię smaku. O, kurka wodna! Numer 3. W sumie lubię, pomimo bycia zwolennikiem czystej rasowo pizzy na cienkim, ale na imprezie dobrze wchodzi taka chamska z ananaskiem z puszki. Dobra, czwóreczka. Ja osobiście nie jestem jakimś fanem tego zestawienia, ale wiem, że każdy ma swoje własne smaki i ktoś może to uwielbiać. Jak dla mnie, to wolę coś bardziej tradycyjnego na mojej pizzy. To brzmi sassy. Absolutna delicja. Połączenie słodko-słone należy do jednych z bardziej wyrafinowanych połączeń smakowych dla prawdziwych smakoszy. Nie lubić pizzy z ananasem to patologia. A ta dim ananas, dobra. Odważnie zagrał, dobra. Szósteczka. No to ananas jako słodki owoc powoduje usłodzenie wielu rzeczy, ale w pizzy jest jak ogień i woda. Dobra, dobra. Ja mam przeczytać tyle co napisałem dokładnie, czy dokończyć myśl? Tyle co napisałeś. A, to słuchaj. Kocham pizzę z ananasem, jest to moja ulubiona pizza. Ana. Co jest po Anna? L. Dobra, ósemeczka. Ja bym tego nie dotknęła, gdyż preferuję standardową margaritę, a w zasadzie to nie lubię pizzy, kto normalny łączy słodkie i słone. Dobra, i dziewiąteczka. Dla wielu pizza z ananasem to jest czysta profanacja. Ja jestem jakby psychopatą, więc jestem tym samym zwolennikiem tejże pizzy. W swoim życiu jadłem nawet pizzę z czekoladą z bitą śmietaną, co dziwo było dobrym połączeniem. A z ciekawostek to dla mnie najgorszą pizzą było pizza z jajkiem i twarogiem, które było tak słone, że nic z tego już nie uratowało. Pizza z jajkiem i twarogiem? Ja bym to zjadła, to brzmi dobrze. Dobra, to wszyscy przeczytali, proszę państwa. Teraz będziecie mieli 5 minut, żeby przedyskutować, kto wam najbardziej śmierdzi botem. Czas start. Mogę zadać pytanie do Hodo? To pytanie samo zostało jakby na ChatGPT wkleiłeś? To nie jest tak, że zadałem tylko pytanie, tylko opisałem mniej więcej jakim językiem i tak dalej, jakie sformułowania używać. I takie tam. Aha, dobra, no to nie wiem, teraz jest cięższe. To ja tam dopowiem, że takim moim jedynym tropem, jaki mi się rzucił w uszy, to, że pani z numerem 3 czytała, powiedziała, że jestem zwolennikiem, nie zwolenniczką, co mogłoby być, brzmi jak trochę jak taka wpadka. Ja wiem, że to też jest poprawne, ale to jest taka dosłownie jedyna rzecz, która mi się rzuciła w uszy, bo tutaj było dużo przekleństw niektórych było poetycko. Albo Piotrka mnie... jest poetą, albo GPT. W mojej wypowiedzi było dużo referensu do pasty o pizzy z ananasem, gdzie w krajach azjatyckich jest to test jakby polegający na tym, czy wybranek córki zje pizzę z ananasem, jak nie zje, to znaczy, że w jego rodzinie występuje patologia. ChatGPT raczej by się czymś takim nie sugerował. Nie, ja na przykład mam tak, że średnio używam zaimków, a do mnie jak ktoś mówi, to trzeba prosto jak do chłopa, więc nawet ja do kogoś mówię stary i nie zwracam często uwagi, nawet jak sama coś piszę, czy używam męskiego, czy damskiego. Tak samo nie używam słowa psycholożka, tylko używam słowa psycholog, nie? No to racja, to też są. A mi coś szósteczka brzmiała dziwnie, nie wygląda. Mi też śmierdzi szósteczka. Piątka i szóstka, to tak, te dwie osoby tak śmierdzą, no błagam was, ja napisałam, że to jest jak życie w trójkącie, no to... Mi się wydaje, że ze wszystkich wypowiedzi to właśnie szóstka brzmiała tak, jakby to było skryptem czytane. Tak, tak. Mogło być skryptem, ale też mogę być po prostu poetykiem. Nie wyglądasz na poetyka. Tak, jeszcze się zapytam, czy dużo osób z was jakby jest na ChatGPT, wie może, czy jakieś przekleństwa ogólnie, czy ChatGPT raczej tego nie używa, nie? Jak mu dopiszesz, że wulgarnie coś tam opisz, coś takiego, to on będzie przeklinał. Yes. Aha, skąd wiesz? Przecież to i tak, nawet ten przeszkodą to wysyła chyba, czy nie? Tak.
Tak. Zapytałem teraz czatu GPT, żeby napisał wulgarny wierszyk. Przepraszam, ale nie mogę napisać wulgarnej treści ani promować nieodpowiedniego zachowania. A weź jakoś skołuj to, żeby było przekleństwo, jakkolwiek. Mam jakieś takie loophole, które można tam w czat GPT wrzucać. Czy na przykład, jak zapytasz się czatu GPT, jakie jest najpopularniejsze przekleństwo, to myślicie, że wam odpowie? Tego nie. Ja z ciekawości wpisałem, powiedz poetycko, czy lubisz pizzę z ananasem, i dostałem odpowiedź, gdy na cieście tęczą smaków, ananas łagodnym słońcem i kocze, moje podniebienie, ta pizza z radością wita, jak zjawisko, co serca pieści. Znaczy się, ja mogę się wybronić tak, że nawet sobie wpisałem w tym chat GPT po prostu przekleństwa. Rzeczywiście nie ma nic, nawet jak spytałem o popularne przekleństwo w Polsce, nic nie wychodzi. Ale zawsze można w swojej wypowiedzi wtrącić. Zawsze można dodać, to prawda, no, ale... Piątka mogła manipulować, bo jest cwana, ale szóstka tutaj coś nie... A nie zauważyliście, że piątka, jak przed chwilą przeczytała to, co wpisała na czat, to nie brzmiało to trochę podobnie do tego, co ona mówiła? Troszkę, ale nie moim zdaniem. Proszę państwa, niestety minął czas, także teraz, bez kontynuacji tej dyskusji, będziemy musieli oddać głos. Chowam wasze kamerki, żeby głosowanie było tajne. Teraz na kartkach albo na telefonach, jak wolicie, pokażcie, na kogo chcecie głosować. Można tak pokazać? Tak, można, no. Pośledzoną tą szóstkę napisałem. Dobra, mamy to. Słuchajcie, proszę państwa, zebrałem wasze głosy i wychodzi na to, że jedna z osób zebrała ich aż 4. Ta osoba teraz odpadnie i jest to osoba z numerem 6. No, dobra, poetyka, nie poetyka. Teraz ważna sprawa. Po każdym głosowaniu będziecie mogli zdecydować, czy kończycie zabawę i dzielicie się hajsem, czy gracie dalej. Natomiast, jeżeli w tym gronie nadal jest osoba, która jest botem, to ona wygrywa z buta cały hajs. Gramy dalej. 500 złotych, lol. No dobra, w takim razie lecimy dalej. Ja tylko powiem dla osoby, która jest botem, żeby trochę jej ułatwić zadanie. Trafiliście na celny punkt z tym przekleństwem. Próbowałem jak się dało, ale nie dało się dać przekleństwa do wypowiedzi bota. Także ja zezwalam osobie, która jest botem, na dodanie sobie w dowolnym miejscu tych treści, które przygotowałem, jakiegoś przekleństwa. Kurwa jebana pizza, kurwa hawajska, kurwa. Drugie pytanie, proszę państwa, dla was, trudniejsze, bardziej kontrowersyjne, brzmi: co sądzisz o legalizacji miękkich narkotyków? Ważny temat. Lekkich narkotyków? Taki jak mam na ścianie. No to ósemka wiemy już, co sądzi. Mam wrażenie, że tutaj się nie opłaca być takim przemądrzałym. Właśnie piszcie tak jak najgorsze te, debile. I wtedy będziemy wiedzieć, kto jest botem od razu. Piszcie jak wy. To jest właśnie taki temat, który jedyna odpowiedź, jaka mi przychodzi, jak żebym napisał jak debil, to na zasadzie ziółko można palić. Ósemka szybko kasuje swoją wypowiedź. Stop, odkładamy długopisy, zbieram kartkówki. Teraz będziemy czytać od tyłu, czyli od dziewiąteczki, żeby było sprawiedliwie. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o zielone, to moim zdaniem jestem za legalizacją. Uważam, że wszystko jednak powinno się brać z umiarem. Oczywiście nie jestem fanem ogólnie narkotyków. Dla mnie ważne są trzy słowa. Chill, peace and love. Są cztery słowa. Dobra, ósemeczka, tego jestem ciekaw. Myślę, że zlegalizowanie tak cudownego leku poprawi jakość życia każdemu. Nikt nie będzie więcej miał do nikogo spin. Każdy będzie chodził wychillowany tak jak ja. W pracy przynajmniej ludzie cię nie wkurwiają. Dobra, siódemka. Sam nie przypadam, ale imo bardziej szkodliwe jest, jak nie są zlegalizowane. Dobra, piąteczka. To ja tutaj chyba za bardzo pojechałem merytorycznie. Na plus, z następujących powodów: lepsza kontrola pochodzenia produktu, dzięki czemu są bezpieczniejsze, dodatkowe źródło przychodu podatkowego dla kraju i stłamszenie nielegalnej sprzedaży z niepewnych źródeł. No co, do luzu i legalizacji miękkich dragów, to takie gadki naprawdę dają do myślenia. Może faktycznie byłoby warto to przemyśleć. Kiedyś byłam na terapii pewną substancją, ogólnie spoko. Problem mimo pojawia się, jeżeli nie znamy swojego i mamy dziury w bani większe niż w moich starych konwersach. Towarzysko na chatce lubię, z waporyzatora SG, ale tak, żeby latać po polonym, po mieście czy klubach, to mi się nie widzi. Jestem na tak for real. Uważam, że wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem. Jak to się mówi, zakazany owoc smakuje najlepiej, więc jak będzie legalne, to będzie lepiej. Lekkie narkotyki myślę, że popieram, bo fajnie się tak wychillautować od czasu do czasu na jakiejś imprezie, tak jak numer 8. No to wszyscy, proszę państwa, usłyszeliśmy wasze odpowiedzi, a teraz będziecie mieli 5 minut, żeby przedyskutować, kto myślicie, że jest botem, jeżeli nadal jest w naszym gronie. Kto wie? Czas start, rozmawiajcie. Piątka out, serio. Co? Dla mnie piąteczka out, bo jak my wszyscy gadamy tak sobie bardzo luźno o tym i piszemy, to teraz poszedł taki naukowy bełkot, nie? Jestem człowiekiem po studiach, pod 30. Interesuję się polityką i od takiego punktu widzenia uważam, jakby
tak jak przedstawiłem wam przed chwilą. Wiesz, Piąteczko, że po zaawansowanych studiach człowiek brzmi jak bot. A ja nie jestem po zaawansowanych studiach, mam tylko inżyniera. Ale Piąteczka, mam pytanie. No? Słuchaj, jeżeli tak wszyscy mówiliśmy, że lepiej pisać tak na luzie, no to myślę, że osoba, która nie byłaby botem, pisałaby bardziej na luzie, a nie tak jak zeszłym razem poetycko. No okay. To nie było poetycko, to było merytorycznie. No też, ale te zdania były takie, wiesz, ułożone. Nie gadałeś jak debil. Przez bot. No dokładnie. Aha, czyli uważacie, że każdy był debilem, prócz Piątki? Nie! A dziękuję. Ej, ale Dziewiąteczka, ogólnie nie wiem, czy to jest taki lektorski głos, ale jak to czytałeś, to się czułam, jakby to bot czytał dosłownie też. Mi tak Piątka i Dziewiątka śmierdzi. Piątka śmierdzi no, przez to, że ostatnio w tym wierszyku, nie wierszyku, w tej pizze z ananasem było. Pytanie, czy Hodo by zrobił tak, że właśnie pomyślał, żeby cały czas poetycko lecieć? Może on napisał w tym czacie, że jakby podpunkty na za i przeciw przeczytał tylko za, więc jakby wiecie, to brzmiało dosyć tak... Problem jest taki, że my nie wiemy, co Hodo pisał. Zanim się skończy czat, ja szybko wrzucę, bo Hodo ma przygotowane te formułki na ChatGPT. Ja następne pytanie mogę odpowiedzieć na luzie. Okej, okay, to zobaczymy wtedy, ale ty jesteś najbardziej podejrzany, więc nie wiem, czy warto wyrzucać teraz kogoś innego. Możemy sobie zaufać i każdy zagłosuje na siebie. Wtedy jedna osoba się wyłamie i po problemie. A można się, Kuba, można się wstrzymać od głosu? No powiedzmy, że można, no. Mniej osób, tym więcej kasy do wygrania, więc wyautujmy po prostu kogoś po sprawie, no co? Mi się wydaje, że Piąteczka tutaj się jeszcze tak zaczerwoniła jakoś. Bo jestem tak podburzony faktem, że uważacie, że jestem botem. Znaczy moim zdaniem Piątka jakoś zbytnio nie jest botem, ale bardzo dobrze napisał. Tak jak on myśla po prostu, nie pod względem głupoty, tylko realizmu. Ja na przykład Forest też pisałam pod względem tego, jak myślę, nie? To raczej wychodziło tak obok. Ale wiesz, jakby nie każdy ma takie same myślenie, nie? Ja na przykład mogę powiedzieć, że jebać kurwa te narkotyki. Zazwyczaj przy dłuższych odpowiedziach to się mówi jakby zdaniowo, a nie to tak brzmi jakby, nie wiem, pod punktami to wymienię. No dokładnie. Ale Dziewiątka, wiecie, Dziewiątka ma taki sposób mówienia, że tak mówi jakby... Też, no. Tak, lektorski głos ma bardzo, no. Dla mnie to jest bez sensu, bo jeżeli ktoś nie chciałby odpaść, no to po co się podkładać pod tego bota? Więc jeżeli Piątka brzmi jak bot, no to wyrzucajmy i tyle. Ja bym wyrzucił Piątkę też. Ja też. A, no to. Siema, się jeszcze zdziwicie pod koniec, nie? Dobra, jak odpadniesz, a nie będziesz botem, to ci stawiam piwo. O! Dobra, to ja mam piwo w tym momencie, dziękuję bardzo. Nie, mnie teraz przekonał tym, kurde, może jednak Dziewiątka? A ja myślę, że Piątka zmyły. I koniec. Proszę Państwa, chowam kamerkę i przechodzimy do głosowania. Jestem ciekaw, na kogo zagłosujecie. To uwaga, proszę Państwa, włączam kamereczkę. Myślę, że nie ma się co oszukiwać. Wiemy, kto odpadnie w tej rundzie. Jest to Piąteczka. 6 głosów. O kurde. No, cześć, ChatGPT. A ja jeszcze mam bardzo ważne informacje, dwie wam dam. Informacje, kto jeszcze zebrał głosy. Bo dwie osoby mają po jednym głosie w tej rundzie. Jest to Trójka i Dziewiątka w razie czego. O, okej. Okay. Pytanie do was. Czy gramy dalej, czy jesteście pewni, że Piątka albo Szóstka byli potem? Gramy dalej. Gramy dalej. No to kolejne pytanie. Co sądzisz o religii jako przedmiocie w szkole? O kurde! O kurde! Słuchajcie, wracamy teraz do czytania od jedynki. Co sądzisz o religii jako przedmiocie w szkole? A więc tak, o religii jako przedmiot w szkole sądzę, że to osobista sprawa akurat. Ja z religii się wypisałem w 5 klasie. Ogólnie mój katecheta jeździ Peugeotem z szyberdachem. Na pewno ChatGPT by to powiedział. Dobra, dwójeczka. Mimo wiara powinna zostać w domu lub w kościele, bo religia w szkole to lekka dyskryminacja dla ludzi innych wiar. Jak byłam dzieckiem, to ksiądz chciał mi robić egzorcyzmy nad głową, bo czytałam Brawo. Potem go chyba wyjebali z parafii. Pomijając jego fakt, uważam, że nie powinno mieszać się religii z nauką i polityką. Czwóreczka, sorry, Piąteczki już nie ma. Niestety. Religia w szkole. Myślę, że powinna być na zasadzie wyboru. Każdy powinien mieć prawo wybrać, czy chce się nią zajmować, czy nie. Useless w chuj, nie lubię fantazy. Ósemka. Ja jestem wierząca, więc myślę, że spoko, ale każdy powinien sam sobie decydować, no i może powinni robić to na salkach. Mój tatuś mówił, że to było fajne, bo chodzili sobie kto chciał i kiedy mógł. Moim zdaniem religie powinny być traktowane jako dodatkowe, niewymagające zajęcie w szkole. W tym momencie ilość zajęć z religii, jakie jest teraz w szkole, to za przeproszeniem jakiś pieprzony żart. Pychają im to zajęcia zamiast jakichś innych potrzebne zajęcia dodatkowe typu WF albo przedmioty, które dają nam większe zainteresowanie aniżeli religia. Proszę Państwa, mamy wszystkie odpowiedzi, a teraz macie 5 minut na przedyskutowanie między sobą, kto jest botem, czas start. Pieprzone to przekleństwo, tak dopytam tylko.
Nie szczerze, albo nie ma już bota, albo to jest dziewiątka. Nie, czwórka znaczy, miała teraz sas. Mi trójka teraz odpadła z podejrzeń. Trójka po egzorcyzmach to już. Mi ma dwójka albo dziewiątka. Dla mnie nadal dziewiątka, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale wystąpiło tutaj pewne zająknięcie. Na przykład czytaliśmy, co się działo, a tutaj ktoś próbował zmieniać, co jest na końcu już konkretnego zdania. Nie dopisałem do końca wszystkiego, więc też waliłem swoimi słowami. Aha. Też improwizowałem, ale też mówiłem szczerze. No tak, dopisywałeś swoje słowa, improwizacja. Nie, na czym dopowiedziałem swoje słowa, nie to, że dopisywałem, bo nie zdążyłem jeszcze. Dobrze, my już się skowiamy tutaj. Tak. Dobra, ej, wywalmy teraz dziewiątkę, ale przyjrzyjmy się tym razem czwórce, proszę. Czwórce, bo nie było żadnych podejrzeń na czwórce. Jakby nikt nie zwracał uwagi, co robi Forbes. Bez problemu, ja po prostu... A ja chciałam jeszcze tylko, serio, chciałam jakby wycofać te podejrzenia ode mnie, bo tu słyszałam podejrzenia o mnie. Jakby, no kurde, kto, jaki chat GPT by porównał pizzę z ananasem do trójkąta? Bo ja po prostu miałem etykę w szkole i nie wiedziałem, co to dokładnie jest etyka. Potem się dowiedziałem, jak już skończyłem gimnazjum i byłem bardzo mad. Dlatego moim zdaniem, no, powinno się w ogóle wybierać, czy chce się, czy nie religię. Bo ja na przykład, jeżeli chodzi o swoją osobę, no, to teraz w ogóle nie chodzę do kościoła, jakoś nie wierzę, nie? A też jest takie narzucenie. Siódemka jest safe. Siódemka jest full safe. A myślicie, że chat GPT mógłby tak pisać pierwszej osobie, w sensie, że na przykład by mogła być historia jakaś wymyślona na ten temat właśnie? Bo to tu dużo było historii. Zależy, co Hodo pisał, nie? No tak, my tego nie wiemy. Dam ci przykład taki luźny. Kiedyś, jak wychodziłam z dziewczynami ode mnie z pracy na imprezę, to doszło do sytuacji, że chcieliśmy sobie wymyślić, bo jak są dziwni faceci, to czasem lepiej się przedstawić innym imieniem. I chat GPT wymyślił nam całe story o nas, jak my się mamy przedstawiać i jak mamy, nie wiem, grać? Coś takiego. Więc wydaje mi się, że jest to możliwe, żeby wymyślił sobie jakąś tam historyjkę większą. Okej. To tylko, żeby siebie usprawiedliwić, to ja mam tak, że nie piszę całym zdaniem. W drugim pytaniu, tak, faktycznie, napisałem całymi zdaniami. W pierwszym na przykład robiłem tylko słowa kluczowe. Winny się tłumaczyć. No właśnie nie pamiętam też, odpowiedzi dziewiątki na pierwsze pytanie. Było chyba, że o pizzę za nami. Z pizzą, z jajkiem i twarogiem? I z twarogiem. Dobra. A to może być taka historia to właśnie w miarę prawdopodobna. No. A tak ja się zapytam, jeżeli ktoś ma jakieś zdanie z ChatGPT, czy to może sobie dodawać na początku, w środku, w końcu, bo tam przekleństwo, tak? Tak, tak. Może też tam pozmieniać kilka słów? Tylko może przekleństwo dodać. Nie? Ale może coś tam i dodał tutaj, dodał pieprzone tutaj. Może nie ma tutaj bota już. Możliwe też. Możliwe, że nie ma bota, no. Ale żeby być 100% pewny, wyrzućmy tą dziewiątkę. Ej, dobra, a tak to się zapytam was, jaka kwota by was satysfakcjonowała w takim ja też razie? 166 zł na osobę można wygrać. To już jest spoko, jak za 2 godzinki siedzenia, nie? A ja się zapytam, kto jest za stubą? Ja. To już dostał od siebie. Dla mnie nawet 50 zł by mnie usatysfakcjonowało. Jesteś najgorsze. Przepraszam, ale na ciebie mam trochę bardziej sus. Nie, szczerze, jak mam być absolutnie szczery, mi dziewiątka absolutnie nie śmierdzi. Dobra, ale przynajmniej będzie mniej osób, więc już wywalmy go i wspomnę. Tak, dokonany. Przechodzimy do głosowania. Wiecie, co robić, moi drodzy. Słuchajcie, proszę państwa, zdecydowaną większością głosów, bo 5 głosami wybraliście, że teraz odpadnie dziewiątka. Niestety, lektorski głos nie popłaca, jak się okazuje. Teraz pytanie do was, czy gramy dalej? Na osobę, bo nie, ja bym tego też grał dalej. No dobra, słuchajcie, skoro chcecie grać dalej, kolejne pytanie, na które musicie odpowiedzieć, brzmi: co sądzisz o legalizacji dostępu do broni palnej? Ale mam potężną historię. Broni palnych? Broni palnej. Wiecie, co to jest broń palna, nie? Czy bierzesz patyk i go palisz, nie? I takim się napierdolę. Koniec, proszę państwa. Zaraz będziemy czytać wasze odpowiedzi, tym razem od tyłu, czyli od ósemeczki. Fajnie, i tak jest do tego dostęp na Telegramie, więc jakby ktoś był zdesperowany, to i tak może pobawić się fajwema w realnym życiu. Nie popieram legalizacji splów. Bałbym się wyjść na ulicę. Jak mówiłem, no to przedstawię akurat historię. Mam w rodzinie takiego wujka, który był myśliwym i miał dostęp do broni i pewnego dnia przez nieuwagę miał odbezpieczoną broń i po prostu sobie ustrzelił w palecku nogi w czasie polowania, więc mam przez to mieszane uczucia. Trójeczka. Z racji, że moi rodzice pochodzą od rodzin myśliwskich i sama często chodziłam na strzelnicę, to kwestia samoobrony i jej posiadania jest bardzo ważna, ale patrząc na to, co się aktualnie odpierdala, to nie widzę takiego losowego krakowiaka, który wymachuje maczetem i pistoletem na zmianę po ulicach. Oko dla pojebów chcących postrzelać sobie w ludzi jak w tarczę dla żółtek, jak dla mnie bez sensu, kto potrzebuje takiej broni, ten ma dostęp, jak ktoś chce się wyżyć, istnieje strzelnica. Ja za dzieciaka z patykami biegałem i udawałem, że do ludzi... I... Co ja tu napisałem?
Jak coś czytamy, tylko to, co napisane jest, dobra? Tak, tak, tak. I że na wojnie jestem ogólnie, ale jestem za niebo, nie lubię wojen. Mały socjopata, kup. I proszę państwa, teraz wasze 5 minut na dyskusję. Mi się wydaje, że nie ma już bota. Moim zdaniem jedynka i tak jesteś safe, nie? Więc jakby nawet przez jej uwagę, no po prostu coś tam czytałeś, to jest git. Teraz to już wydaje mi się, że będzie czysta losowość, kogo wywalamy. Myślicie, że już wyeliminowaliście bota, tak? Aha. Mi się wydaje, że nawet szóstka był po prostu. Też mi się wydaje, że z tej losowości, nawet... która to była szósteczka. A mi się wydaje, że piąteczka. Szóstka chyba mówi, że pierwszy raz jest tutaj, nie? Pierwszy raz na nagrywka. Ja też jestem pierwszy raz. Mój pierwszy raz. Aha. Ej, szczerze, dla mnie byłoby ciekawsze, żeby każdy teraz zagłosował, zamiast mówić sobie, na kogo głosujemy, po prostu sobie zagłosujmy, na kogo chcemy. Bo jeżeli uważamy, że nie ma bota, no to i tak już jest losowość. A możemy do jeszcze jednej rundy zagrać, zobaczyć. Tą jeszcze jedną rundę zobaczymy, jeżeli ktoś napisze tak dosłownie jak bot, to... No, ale możemy to jeszcze się kogo macie teraz na myśli? Ja mam dosłownie jedną osobę od samego początku i to ale jest jedyna osoba, która jakkolwiek mi śmierci, jesteś to ty, trójeczko. Nie wiem, też, nie wiem czemu, po prostu czy jakiś vibe bota, nie znaczy, wiem. Ja powiem tak. Jakoś akurat... załatnie piszesz. Piszę tak. Felietony zawodowo. To pytanie legitnie brzmiało, ale tutaj to wszystko. Ale też ChatGPT może też tak napisać. No ale błagam, trójka napisała egzorcyzmak, jeżeli chodzi o religię. No, też jakiego. I raczej ChatGPT tego, no nie wiem. Chociaż może specjalnie to było zrobione tak kontrowersyjnie, żeby nie wyszło, nie. To się dla mnie... Myślę, że ChatGPT nie daje konkretnych marek, a ja wam powiedziałam dosłownie historię, którą miałam w trzeciej klasie podstawówki o gazetkach Bravo. Ej, ale w sumie to z tym myśliwym ta czwórka to też tak dziwnie brzmiało, no. Spoko. Nie, czwórka była tak, nie znasz po prostu moich sytuacji, więc no też... No rozumiem, nie? Czyli co, ustalamy, na kogo głosujemy wspólnie, czy każdy ma swoją osobę? Zawsze możemy doprowadzić do remisu. Ale to bez sensu, bo nikt nie odpadnie. A dlaczego chcemy tak robić? I też nie wiem, czy możemy tak zaufać, bo może faktycznie jest tu bot, co nie? Może ten ChatGPT kurwa nas wszystkich rucha w dupę w tym momencie. Ale poczekaj, dlaczego chcesz doprowadzić do remisu? Jeżeli doprowadzimy do remisu, a później na przykład zakończymy grę, no to botowi to wyjdzie na lepsze. Tak, ChatGPT wygra, no. No właśnie, jakby to jest bez sensu. Hodo powiedział, że jeżeli ChatGPT będzie w momencie, kiedy skończy się już gra, no to on wygrywa, a uczestnicy przegrywają. Dlaczego nie chcesz nikogo wyrzucić? Jaki to ma sens? Chcę doprowadzić do następnej rundy jeszcze, bez wyrzucenia tutaj nikogo. No ale no to możemy wyrzucić jedną osobę i później zobaczyć, dla mnie bez sensu. Dobra, no możemy tak robić, no. Trójka dużo mówi, nie? Jak też to tak trochę. W sumie ona tak mówi z tym trójkątem, ale w sumie to może czat jakoś to tam wygenerował coś takiego. Ale no to słuchaj wszystkich odpowiedzi, a nie tylko tej jednej. Jakby uważam, że jestem safe i tyle. Uważamy, że jesteśmy safe. Jakby ja się odezwałam dlatego, że dla mnie było dziwne to, że trójka prowadzi do tego, żeby robić remis, bo innej osobie, która nie byłaby czatem, zależałoby na tym, żeby osoby po prostu odpadły. I tyle. Tak, akurat tu jest prawda, bo w momencie, kiedy grupa będzie zawieszona, no to po prostu jakby będzie mniej odpowiedzi, przez co mniej będzie obiekcji do wyrzucenia osoby. I więcej hajsu. No i więcej hajsu, no jakby 100 zł na osobę już będziemy mieć, nie? Już powiemy, na kogo głosować, więc zagłosujmy, a potem na następnym jak najszybciej napiszmy swoją odpowiedź, żeby jakby bot ewentualnie nie mógł niczego pozmieniać. Wtedy będziemy widzieć, czy ktoś jakby znał swoją odpowiedź. Koniec czasu, proszę państwa. Jak odpadnę, to chcę wspólne piwko z numerem 5. Dobra, wyłączyłem wam kamerki, możecie w spokoju głosować. Wszystko jest anonimowe. Pokażcie, kogo chcecie się pozbyć. Słuchajcie, mamy wyniki głosowania. Po raz kolejny jest większość, i to taka spora. 5 głosów padło na trójeczkę, że z nią się teraz pożegnamy. Co wy tam mówiliście teraz o jakimś skróceniu czasu? Możemy skrócić czas na odpowiedź, na przykład do minuty. No właśnie lepiej by było. Postaramy się jak najszybciej napisać i po prostu skończyć, żeby nie było czasu, żeby bot, wiecie, zmieniał to i tak dalej. Mhm. Zdążycie w 30 sekund napisać? Wydaje mi się, że postaramy tak. Się. To zależy też jaki temat, nie? No dobra, no to zrobimy 30 sekund. Pytanie brzmi, co sądzisz o równouprawnieniu płci w polskim społeczeństwie? Czas start. 30 sekund, let's go. Speedrun. Any percent. Krótkie, szybkie odpowiedzi. Nie rozpisujcie się. Koniec, proszę państwa, mamy to. No to poznajmy teraz wasze odpowiedzi na to trudne pytanie, zaczynając od numeru 1. No to o równouprawnieniu w Polsce ogólnie nie jestem za tym, nie lubię LGBT. Równouprawnienie płci. Dla mnie jest to ważne,
ta sama płeć, mamy, różnimy się tylko tym, co mamy w spodniach, więc jesteśmy tacy sami. W te wakacje pracowałam na budowie, więc myślę, że mogę robić to, co mężczyźni. Równouprawnienie płci to jest super sprawa. W Polsce mamy jeszcze trochę roboty, żeby wszyscy mieli fair szanse i traktowanie. Wiem, dlaczego prawa nie miałyby być równe. Jestem za. Jestem za, prawa powinny być równe. Dobra. Jak najszybciej. No to słuchajcie, macie teraz kolejne 5 minut, żeby sobie porozmawiać. To start. Kurde, czy myślicie, że jest jeszcze czas? Nie ma bota. Nie ma bota. Kurde, ta dwójeczka jakoś tak dużo napisała jak na to wtedy. I tak znowu ta historia. Jakby powiedziałam, że w te wakacje po prostu pracowałam na budowie, więc to tyle. Ja w 3 sekundy wymyśliłam jedno zdanie. Ale ja myślałam pisząc. Moje pierwsze zdanie to dla mnie to ważne. Jaki to ma sens? W sensie, nie no, jak dla mnie nie ma bota, ale jeżeli uważacie, że jestem, no to cóż. Słyszeliście moje odpowiedzi. Ja bym wyotowała i zrobiła drugi, jeszcze jest jedna runda, nie? Tak, została jeszcze jedna, no. Ale słuchajcie, bo moim zdaniem 30 sekund to jakby i tak, bo wiecie, bot ma napisane, jeżeli bot jest, no to ma napisane cały ten, więc w 30 sekund wyszukać, gdzie wstawić przekleństwo, to i tak by wyszło. Jak coś, to bardzo szybko się generują te odpowiedzi bota, nie? Także róbcie jak uważacie. No nie wiem, róbcie jak uważacie, ja tylko mówię, napisałam po prostu, że pracowałam na budowie, to nie jakoś uważam, że nie była to długa odpowiedź. Czy osoba, która byłaby botem, musi czytać swoją całą wypowiedź, czy może ją skrócić? Nie, no całą wypowiedź, którą przygotuje bot jest. A ty je wcześniej przygotowałeś, teraz? Wcześniej przygotowałem, ale część zmieniam na bieżąco, żeby wam utrudnić. Nie, no ja już bym wyautowała jedną. Bo tak mówisz cały czas na mnie. Dziwi mnie to, bo od 3 rund chyba siedzisz na mnie, gdzie nikt na mnie nie siedział i dlatego jesteś też dla mnie trochę podejrzana. Ja napisałam o 5M-ie, jakby ChatGPT napisałby o 5M-ie. No nie wiem, no ale ja też nie pisałam nic podejrzanego i pisałam, kurde, o po***bach strzelających w tarczę zamiast w ludzi. To akurat Imo mógł. Nie wyobrażam sobie, żeby ChatGPT coś takiego napisał. ChatGPT też mógłby napisać o fajkami. Nie mówię, że na ciebie, tylko mówię, że mógłby, co nie? Jak dla mnie spoko było to, co mówiłam w zeszłej rundzie, żeby po prostu nie patrzeć się na to, co ktoś inny myśli, bo moim zdaniem nie ma czata GPT i po prostu dać na osobę, którą ty sam uważasz, a nie sugerować się innymi i tyle. Czyli twoim zdaniem powinniśmy się podzielić i po stówie. Moim? Nie. Jakby co, to możliwość podziału będzie po głosowaniu. No właśnie o to chodzi. Mi chodzi o to, żeby nie było remisu. Jeżeli jest nas piątka, to nie będzie remisu i nie będzie tak, że nikt nie odpadnie. Znaczy, może być remis, jak osoby mieli po 2 głosy. To można zrobić, że na 5, 6, 3 czy tam 9 głosujemy. Po prostu nieważny głos, nie? Zrobić. Aha. O to chodzi. No, ale remis też jest bez sensu, żeby nikogo nie wywalać. Ja nie chcę się teraz dzielić, bo nie jestem pewna, czy nie ma bota, a no. Znaczy, teraz pytanie bardziej o to chodzi. Czy jesteście osobami, co jak najwięcej chcą zdobyć, czy jak najwięcej stracić? Ja muszę pytanie. Dziewczynie bubasket zrobić, więc ja po prostu chcę wygrać stówę. Ja też chcę wygrać, po prostu. Ja myślę, że powinniśmy kogoś wywalić i zobaczyć znowu kolejne pytanie i znowu 30 sekund sobie dać. Stop, proszę państwa. Koniec dyskusji, już nie rozmawiamy. Wyłączam kamerkę i oddajemy głosy. No dobra, w kolejnym głosowaniu teraz już różnica dosłownie jednego głosu, ale 3 z was zagłosowała na 8 i to niestety z nią będziemy musieli się pożegnać. No trudno. Po tej rundzie się dowiemy, czy to 8 była botem, czy ktoś z innych osób, które wcześniej odpadły, czy ktoś z was w waszym gronie. Została wasz 4 i słuchajcie, czy chcecie grać dalej? Szczerze, dobra, ja bym się podzielił. Ja też bym się dzielił już. Właśnie, ja tu nie widzę opcji na jakiegoś innego tego. Dla mnie już wcześniej było safe, nie wiem. Dla mnie 6 była. Bota. Powiem ci różnicę, ile możesz zarobić albo stracić, bo przypuśćmy, ktoś z nas może zostać wyeliminowany, no to 500 zł przez 3, no to będzie 166, a 500 zł przez 4, no to wyjdzie ci 125, no to tam różnica. To nie jest duża różnica, no. No właśnie, to jest dobra, duża no to Imo nie ma tu bota. Jakby moim zdaniem bot odpadł już w pierwszych 2 rundach. W pierwszej rundzie mi się wydaje, że... Tak. Ale to musi być jednogłośna decyzja no, i tyle. Dobra. Ręka do góry, kto chce zakończyć rozgrywkę? Dobra, to ja też. Dobra, proszę państwa, czyli nie będzie finalnego pytania, a szkoda. Jak byłoby? Co sądzisz o sytuacji mniejszości seksualnych w Polsce? O kurde! O kurcze, ciężko. Zaraz się dowiemy, kto jest botem, teraz będziemy po kolei odsłaniać osoby, które odpadły. Bądźcie safe, błagam. Dzień dobry, 6. Dzień dobry. Poetycko wam powiem, nie byłem botem. Co? Co? Jak to? No po prostu zajebistym poetą. 6 był prawdziwym człowiekiem, zgadza się. Dobra, 5 na 100%. Tak, obstawia
Pamiętacie, że piąteczka? Siema piąteczko. Także ten, mogę powiedzieć, że na 100% to co najwyżej twoja stara, bo nie byłem botem. No, zgadza się, proszę państwa. Ktoś mi wisi piwo, chyba ósemka mi wisi trójka, piwo. Trójka się wisi. A już mam taki zamęt w głowie, ja nie wiem. Dzień dobry, dziewiątko. Ja powiem ze swojej strony lektorskim głosem, że nie jestem botem. Co jest? Dwie ostatnie osoby, proszę państwa. Forest, nie, nie. W kolejnej rundzie odpadła trójka. Dzień dobry, to z mojej strony też wam mogę powiedzieć, że nie byłam botem. Nie! To jest prawda, proszę państwa. I teraz tak, jeżeli numer 8 był botem, to wygrywacie pieniądze. Jeżeli nie, to znaczy, że w waszym gronie nadal jest bot i to on wygrywa 500 zł. Także od tej informacji dużo zależy. Dowiedzmy się, czy ósemka była botem. Moi drodzy, było, trzeba mnie słuchać, nie jestem botem. To prawda! Oh. To znaczy, że w gronie 1, 2, 4, 7 jest bot. Jak myślicie, kto to będzie? To jest bot botem. Forest. Tak jest, proszę państwa! Forest jest botem i wygrywa 500 zł! Gratulacje, ale was ograł! Bardzo wam tak kurwa dobrze! To wszystko na dziś. Tutaj jest film, w którym 7 dziewczyn szuka w swoim gronie ukrytego faceta. Kliknij, a jeśli chcesz wystąpić w moim filmie, to zapraszam na Discorda. Link w opisie.